Siemaneczko, Agra High, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu turnieje rycerskie Hearthstone. Tym razem będzie to dosyć ciekawy pojedynek, bowiem będę walczył z moim subem tieru trzeciego, Mszeuszem, który rzucił mi rękawice i wyzwanie tutaj na czacie i powiedział: wstawaj Agra, powalczymy razem, a co, będzie zabawnie. Więc chcę wam to pokazać, ja powalczę deckiem ze standardu, który jest dosyć ciekawym deckiem, mianowicie Katun Hand, nieskończona liczba katonów w nieskończonym deku. Taki jest cel tego rozwiązania. Zobaczymy, jaki deck wybierze Mszeusz. Suby tieru trzeciego są to suby, które mają dostęp do większej liczby emotek. No i oczywiście jest to troszeczkę droższa impreza na Twitchu. Na promocji kosztowało to 12,5 dolara, teraz 25. Suby tieru drugiego są za 10 dolarków, tieru pierwszego za 5. I tak to wygląda subowanie na Twitchu. A ty również możesz wesprzeć mój kanał i rozwój jego poprzez kliknięcie subscribe button na samym dole. Just for free. taki YouTubek piękny i kochany. Co tam pieseł? No, dlaczego Mszeusz nie wybiera deku? Bo cały czas czekam, aż wybierze dek mój przeciwnik. Oj, chyba jakiś bug nastąpił. Aha, nie, dobrze. Długo to po prostu trwało. Albo nie wiedział, na co się zdecydować. Często też ten Spectator Mode tam się niestety buguje w grze. No, Blizzard już po 4 latach jeszcze tego nie dopracował w 100%. Ale co poradzisz, jak nie poradzisz. Ważne, że jest Spectator Mode. Mi na przykład bardzo brakuje go w Gwincie. Jak będzie Spectator Mode w Gwincie, to nawet będziemy organizować turnieje rycerskie też właśnie w klimatach gwintowych. Na ten pojedynek podejrzewam, że to będzie Exodia. No, mamy bardzo słaby matchup. Nawet nie wiem, czy nie kipnę Katuna. Ale załóżmy, że będziemy walczyli na tempo, więc Ravaging Ghoul ze Sleep with the Fishes mogą zostać na ręce. Już wam pokazuję ten deczek z boku. Może się udać. A, okej, okay, wszystko jasne. Mszeusz po prostu miał wizytę kuriera. Postaram się wam ten deczek pokazać. Jeżeli jest oczywiście w dobrej wersji. Więc tutaj go zobaczycie. Tak, jest to zaktualizowana wersja z Gorholem. No jeżeli jest to Exodia, a już widzimy, że jest, no to jestem w ciężkiej dupencji. Bo mój deck się rozkręca bardzo, bardzo późno. Nie będę go mu stwarzał zagrożenia. Więc chyba ten pojedynek... No nie dzielmy skóry na żywym niedźwiedziu jeszcze, ale chyba ten pojedynek przegrany z racji matchmakingu. Hearthstone właśnie taki jest, że są deki papier, kamień, nożyce, które ewidentnie siebie kontrują. Ja to bardzo lubię, jednak taka meta, która jest według mnie najbardziej zdrowa, to właśnie te papier, kamień, nożyce, ale gdy nie ma wiodącego jednego deku, no nie? Że jeżeli jest ten jeden dek naprawdę wszędobylski i 80% mety nim gra, no to 20% z tego skontrować, a później się to no, mocno rozkręca. Tutaj zaś no, z samego archetypu mamy problem. Ale never give up, never surrender. Zacznijmy dobierać. Okej, okay. Jest i Katun. Katun z Chosen również. Ze Slama też bym chciał dobrać. Nie jest źle. Mamy teraz 9 października 2017 roku i powiem wam, że okres zachorowań całkiem niezły. Więc herbatka z miodem, wasze zdrowie. No jasne, mógłby być Bloodrazor. Albo po prostu Akolita. Dopiero później dograny razem z nim. Ale sądzę, że Bloodrazor będzie lepszy, ale wykonam atak, bo później zaktywujemy Defratul Whirlwindowy od Bloodrazora za Kolitą. Żeby dobrać więcej kart. Nie mam jeszcze żadnego Deadman's Handa, czyli coś, co wtasowuje nam deck. Przy takiej ręce, na której jest Katun, moglibyśmy już od razu tego użyć. Fajnie by było jeszcze to wtasować z innym Deadman's Handem,
ale źle ewidentnie nie jest. Czy on mnie przedrołuje, jak myślicie? Mógłby spróbować, no nie? Ale ja mam już katona na ręku, więc... Nie straszne mi przedrołowywanie. No dobra. Okej, ale cały czas tak jak powiedziałem, mamy katuna, więc nic złego się nie dzieje. Przedrołuje mi dwie karty. Fajny pojedynek, cieszę się, że Mszeł to zobaczył. Ała. Zabolało. Ewidentnie zabolało. W sumie to Dead Man's Handa mogę teraz zagrać i taki był też plan. Albo można było wyjść też z Ravaging Ghoula i dograć później Captain's Chosen, też to byłoby spoko. A teraz już mnie nie przedrołuję, już z Akolity dobrałem. Dużo kart. No, u niego 10 kart jest. Będzie musiał coś zagrać. Halo? Muszę już oddaj coina. Przedrołujemy go. Rewelacjonalne. No ale może też już się nie przejmuję tym przedrołowaniem, bo może mieć już kombo, no nie? A może byśmy nastukali 1500-1900 armoru i wtedy by się nie przebiła ta Exodia? Stracił Molten Reflection, więc jest to element jego combo. Więc całkiem spoko. Możliwe, że nie będzie miał Simulacrum albo kolejnego Moltena. Fajnie by było już mieć... Oj. Znam pewnych streamerów, którzy potrafią przepalić sobie questa, robiąc go w taki sposób. Pozdrowienia dla Zawady. Internety nie zapominają. Kurczę, może rzeczywiście 16 tur. Powiedzmy, że jakieś 10 tur jeszcze pogram, dodam 20 armoru. 10, no nie mam szans, żebym go przebił. Ja tutaj z tym armorem, z dużą ilością armoru. No ale spróbujmy. Jak ja tym deckiem wygram, to będzie zabawa. Nie dawałem sobie zbyt dużych szans. Jest i Frostnova, spoczko. Katun tylko 10 oczek ma. Tylko, a może aż. I teraz zrobimy coś takiego. Tam prawdopodobnie jest 8 armoru. Ale kto wie, kto wie. Założymy sobie tą broń i będziemy tak straszyć już, że jest 6 obrażeń, no nie? Oj, Mdum Seirinio. No jest dużo opcji, których mogą go tutaj pokonać. Jedną z nich jest execute w niego. Podwójny Ravaging Ghoul, razem z tym jakbym przebił broń. Ciekawe jak trenował liczbę rzucanych fireboli Myszałusz. Ja ostatnio jak grałem Exodion, to na czas rzucałem firebole, bardzo szybko starałem się je rzucać, żeby po prostu nie było żadnych problemów w momencie, gdy trafię na jakiegoś zarmorowanego warriora. Co w sumie druid też może dużo tego armoru natrzaskać teraz.
3 armoru z Hero Powera. Okej. Więc mamy zdjęcie bloka. Nie, nie mamy zdjęcia, bo tutaj jest Ice Barriera. Więc jeszcze nie zdejmujemy. Jeszcze kombo nie dobrało. Wszystko przed nami. Meteor w Katuna. No ugiął się Katun pod meteorem. Mamy oczywiście jeszcze jednego Katuna w deczku, ale teraz najistotniejsze jest, żeby móc go zlitalować, żeby zdjąć mu tego S-bloka. Przeciwnik musi mieć... Znaczy, żeby nasz przeciwnik nie zlitalował grając Eksodią po drugiej stronie, to musimy mieć jakieś 180 armoru. Tak pi razy oko, żeby dał radę. Chyba, że bardzo szybko rzuca te Fireballe. Nie pokazuję mu jeszcze tej broni. Czy no, załóżmy, tura, która w której możesz rzucić Fireballa, średnio się dzieli na minutę i 22 sekundy, nie? Więc w ciągu tej minuty, załóżmy, że jeżeli będziesz rzucał co 4 sekundy, tak? Co 4 sekundy Fireballa, to już tak najgorzej po prostu, jakaś totalna powolna osoba tutaj by zadziałała, no to mamy 80 sekund, tak? Aktywnych do rzucania, czyli rzucisz tych Fireballi 40, więc 160 punktów zdrowia powinno wystarczyć, ale to tylko oczywiście wszystko hipotetycznie. Dziewięć kart w deku Mszałusza. Czy się uda moim Katun Warriorem go pokonać? Czy wasze zwierzaczki też mają coś takiego, że przynoszą sobie karmę i jedzą na kanapie, tudzież w miejscu, w którym czują się bezpiecznie? Zamiast przy misce jeść? Nie rozumiem tego mojego psiaka czasami. Wziął sobie chrupka z miski, przyszedł zjeść na kanapie. Czemu by nie? Podzielcie się oczywiście tą informacją w komentarzach. Byłoby niezmiernie miło zobaczyć, że rzeczywiście nie jestem sam. No, panie Mszałusz, czy jest ten ice block po raz trzeci? Chyba jest. Ważne, żeby mnie skręcił combo, bo to combo oczywiście jest w stanie się tutaj przebić szybciutko. So much pain. Chyba nie skręcił combo. Ojojoj. Ciekawe, czy ten błąd z 10 kartami wtedy, co zrobił, miał znaczenie. Czy ten rzeczywiście Molten Reflection był bolesny. No nie wierzę. Widzicie? Never give up, never surrender. Od razu tutaj dzieliłem skórę na żywym niedźwiedziu. A się udało. Się udało. No pewnie trochę fartu tutaj było, bo 5 kart zostało w deku przeciwnika, więc w tych 5 kartach może być Antonidas i bez tego nie mógł się skręcić. Jeszcze dzięki za oglądanie tego turnieju rycerskiego na cześć Mszałusza, którego pokonałem. Więc nie udało się rzucić wyzwania tutaj Agravainowi. Z tego co wiem, to jest 3-2. Ja prowadzę, więc moje suby tieru trzeciego na razie mają 2 winy, ja mam 3. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz czy też dzwoneczek dla powiadomień. Bajo, bajo, trzymajcie się, hej!